Wymiana praw jazdy będzie odbywała się w latach 2028 do 2033 i będzie dotyczyła wszystkich dokumentów wydanych do 18 stycznia 2013 roku. Jeżeli ktoś ma uprawnienia bezterminowe, to oczywiście uprawnienia zostają, ale sama ważność dokumentu będzie maksymalnie na 15 lat. Oczywiście jak najbardziej można wymieniać w każdym momencie prawo jazdy, zwłaszcza wtedy, kiedy się zmieniło nazwisko. Dotyczy to głównie kobiet po zamążpójściu. Oprócz zmiany dowodu osobistego należy zmienić także prawo jazdy i jednocześnie dowód rejestracyjny, jeżeli kobieta jest współwłaścicielem jakiegoś pojazdu, bo to jest istotna zmiana w dowodzie. Dlatego należy to wymienić, nie można, tylko trzeba wręcz. Natomiast tak, ustawodawca najpewniej doszedł do wniosku, że trzeba aktualizować zdjęcie, które no, po 15 latach już nie jest aktualne, ale też ma to swój inny wymiar. Osoby starsze powinny odbywać badania lekarskie co pewien czas i lekarz decyduje, czy dostaną dokument na 5, 10 czy może maksymalnie 15 lat. Jeżeli ktoś chce wymienić prawo jazdy, dokument kosztuje 100,50 zł, może to zrobić w każdym momencie.